Na pewno czeka nas ciężka jesień. Jeśli chodzi o fale, no to ja tutaj bym określił to, że to są rodzaje fali emitowanych przez syntezatora mowy, tak? Wyjątkowo antypatycznego człowieka i z zaburzeniami, z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, bo to nie jest normalny osobnik, ale no to jest skorelowane oczywiście z zagranicą, tak? I no będzie ciężko, ale apeluję do wszystkich, żebyście nie dali się złamać, nie pozwolili sobie strzyknąć eliksiru, w którym no w zasadzie nie wiecie, co jest i lekarz, który to podaje, czy pielęgniarka też nie wie, co jest, bo oni znają numer serii. Jeżeli przyjmiemy, że to jest badanie z podwójnie ślepą próbą, czyli badanie, w którym zarówno lekarz, jak i pacjent nie wie, co znajduje się w danym preparacie, no to wydaje się być to realne. I to by tłumaczyło, dlaczego u niektórych osób nie ma żadnych powikłań, niektórych są ciężkie, u innych są zgony, u innych są bardzo nietypowe, gdzie słyszałem o objawach wirusowego zapalenia opon mózgowych, gdzie osoba nie miała żadnego ugryzienia przez kleszcza, a jednoznaczny był związek, no koincydencja taka czasowa. Być może przypadek, no nie wiem, ale jest wiele różnych rzeczy dziwnych, które się dzieją i no i to widzimy, widzę to w pracy klinicznej. I apeluję, nie ulegajcie, nie poddawajcie się temu szantażowi. Wiele osób szuka, wiele osób mówi sobie, że no jakoś to przeczekamy, niech to przejdzie i próbuje szukać jakichś dojść właśnie, żeby coś załatwić. No ja to rozumiem, bo ktoś, kto ma pracę na utrzymaniu dzieci, rodzinę, no to próbuje jakoś tam prześliznąć się przez to sito, ale miejmy na uwadze to, że jeżeli ci psychopaci, jeżeli im się uda złamać większość społeczeństwa i nakłoni do przyjęcia naprawdę bądź fejkowo tych keczupów, to oni przejdą do następnego etapu i przejdą do tego, że powiedzmy będą stosować jakieś markery, znaczniki. Wiemy, że jest takie białko luciferaza, które emituje promieniowanie i można w odpowiedniej częstotliwości no, światła, w odpowiednim widmie, można wykryć, że to białko jest powiedzmy pod skórą podane w tym preparacie i wtedy oni będą mogli zweryfikować, więc nie możemy, to jest tak jak z tymi szmatkami na buzi. To był pierwszy etap. Wtedy to, o czym mówiliśmy, było wyśmiewane, wykpiwane. Teraz jest kolejny etap, później będą następne. Później będzie likwidacja pieniądza gotówkowego, będzie nacisk, żeby ludziom implementować urządzenia, które będą monitorować stan ich zdrowia, puls, tętno. No, no to, co wiele osób wyśmiewało jako chipy, tak? No to są właśnie te urządzenia, o których się oficjalnie mówi, że być może będą potrzebne, żeby szybko wyłapywać i weryfikować przypadki wariactwa. Cóż, bardzo serdecznie dziękuję za ten program, za wizytę. Niech pan odpoczywa, bo widzę, że po robocie z tyranem.